żywoty świętych pańskich na każdy dzień roku. Zapisz się do nauk katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. 13 sierpnia. Żywot świętego Hipolita, męczennika. Żył około roku pańskiego 258. Święty Hipolit był jednym z dowódców gwardyi cesarza Waleriana, pełniącym straż podczas męczeństwa świętego Wawrzyńca, opisanego w niniejszym dziele pod dniem 10 tego miesiąca. Będąc świadkiem cudów, jakie święty ten czynił, kiedy jeszcze w więzieniu był zamknięty, Hipolit nie tylko sam wskutek tego się nawrócił, lecz wraz z nim przyjęła chrzest święty cała jego rodzina, złożona z 19 osób. Odtąd pałał święty Hipolit tak wielką chęcią poniesienia śmierci za Pana Jezusa, iż patrząc na męki zadawane świętemu Wawrzyńcowi, pragnął, aby i jego to samo spotkać mogło, chcąc zaś wraz z nim umrzeć za wiarę, gotów nawet był głośno wyznać, iż jest chrześcijaninem. Z wielkim tylko trudem zdołał go święty Wawrzyniec powstrzymać od tego zamiaru, nakazując mu zarazem, aby milczał i oczekiwał oznaczonego czasu, mającego wkrótce nadejść. Po chwalebnym wytrwaniu strasznego męczeństwa świętego Wawrzyńca, dokonanego na rozpalonej kracie, zabrał Hipolit wraz z kapłanem Justynem zwłoki świętego i z wielką czcią je pochował. Cesarz w 3 dni potem o wszystkim się dowiedziawszy, kazał go uwięzić, a zawezwawszy przed swój trybunał, tak się do niego groźnie odezwał: jak to? Więc i ty jesteś czarnoksiężnikiem, podobnie jak on Wawrzyniec, którego ciało pochowałeś. Jak najsłuszniej, odpowiedział Hipolit, z tą tylko różnicą, iż nie jako czarnoksiężnik, lecz chrześcijanin przysługę tę jemu uczyniłem, która to cześć słusznie mu się należała. Tyran słowami tymi wielce rozgniewany, kazał go tłuc w twarz kamieniami, a gdy ujrzał pod jego odzieniem wojskowym białą szatę używaną przez nowoochrzczonych, kazał ją z świętego zedrzeć, który z onej przyczyny tak się odezwał. Przyodziewasz mnie w świetniejszą jeszcze suknię, zdejmując ze mnie tę, którą noszę jako wyznawca Chrystusa. Kazał go tedy Waleryjan położyć przed sobą i okrutnie sieć rózgami i pałkami, a święty głośno się modląc, dziękował Panu Bogu, że go czyni godnym poniesienia takich mąk za wiarę. Cesarz ową wytrwałością wielce rozgniewany, zawołał: Hipolit czarnoksieskimi sztukami sprawił, iż razów tych nie czuje, drzyjcie mu więc ciało żelaznymi hakami i obcęgami. Kaci rozkaz ten niezwłocznie spełnili, a Hipolit ciągle powtarzał: jestem chrześcijaninem i chętnie za Chrystusa cierpię. Widząc tedy Waleryjan, że oprawcy na próżno się męczą i od zmożenia prawie ustają, uciekł się do innego środka. Kazał bowiem podnieść Hipolita, przywdziać go w strój jego rycerski, a następnie łagodnie do niego zaczął przemawiać, prosząc go, aby nie był upartym i skorzystał z łask cesarskich, jakich gotów jest mu udzielić. Upewnił go nadto, że byleby odstąpił Chrystusa, natychmiast go na wyższy stopień wyniesie i hojnie obdarzy. Hipolit nie zważał jednak na oczekujące go świetne widoki i rzekł: jedynym moim szczęściem i chlubą jest być żołnierzem Chrystusowym, pod jego też chorągwią chętnie umrę. Nie wiedząc sobie rady, wydał tyran wyrok zabrania na korzyść rządu wszystkich jego dość znacznych dóbr, a całą rodzinę jego chrześcijańską kazał uwięzić. Nazajutrz stawiono wszystkich przed cesarzem. Była między innymi w ich liczbie staruszka imieniem Konkordyja, która wykarmiła i wychowała Hipolita, a teraz jako najgorliwsza między nimi chrześcijanka wszystkich do męstwa i wytrwałości zagrzewała. Cesarz do niej nasamprzód się zwrócił, przedstawiając zarazem, żeby wzgląd miała na swój wiek podeszły, a nie była tak zuchwałą jak jej wychowaniec Hipolit, który to śmiercią teraz przypłaci. Święta niewiasta owa tak mu jednak na to odpowiedziała: zarówno ja sama, jak i wszyscy tu przed tobą zgromadzeni, wolimy raczej wraz z Hipolitem zaszczytnie śmierć ponieść, aniżeli okazać się niegodnymi jego naśladowania, a tym samym przed ludźmi okryć się hańbą, a przed Bogiem popełnić zbrodnie. Waleryjan, uniesiony tedy wielkim gniewem, zawołał: kto jest ze stanu niewolniczego, tak jak ta niewiasta, nie słowami, lecz biciem da się przywieść do rozumu. Kazał więc Konkordyję dopóty bić knutami, zaopatrzonymi na końcu w kulki ołowiane, dopóki albo nie wyrzeczy się Chrystusa, albo też ducha nie wyzionie. Nie trwało jednak długo, a jeszcze w oczach swego wychowanka koronę męczeńską otrzymała. Kazał tedy cesarz Waleryjan Hipolita wraz z całą jego rodziną wyprowadzić za bramę tyburtyńską i tamże wszystkich jego krewnych wraz ze sługami pościnać. Jego samego zaś na pamiątkę owego pogańskiego młodzieńca tegoż imienia, którego konie rozszarpały, kazał uwiązać do ogona dzikiego rumaka i potem wypędzić w pole. Wśród tak barbarzyńskiego męczeństwa oddał święty ducha Bogu w dniu 13 sierpnia roku pańskiego 258. Ciało jego w kawałki poszarpane,
Tegoż dnia skrycie wyszukane przez kapłana Justyna i innych chrześcijan, pochowane zostało na polu werańskim, blisko kościoła świętego Wawrzyńca. Nauka moralna. Nie ma większego szczęścia na tym padole płaczu, nad miłość Pana Jezusa. On przyszedł na świat dla nas, a my dla Niego stworzeni jesteśmy. On jest naszą miłością, a wszystkie inne rzeczy uszczęśliwić nas nie mogą, bo On tylko sam pragnienie serca naszego zaspokoić może i On udziela tego szczęścia, które już w całej pełności posiadają święci w niebie. Tego szczęścia, tej miłości Pana Jezusa żadna siła stworzona pozbawić nas nie może, chyba jeżeli byśmy sami od niej odstąpili. Mimo to możemy jeszcze żyć tą nadzieją, że niedługo po krótkim życiu doczesnym, pozwoli się Pan Jezus daleko doskonalszym sposobem kochać, przez co już tu na ziemi używa się rozkoszy niebiańskiej. Czyliż może na tej ziemi być co szczęśliwszego nad to, gdy śmiało powiedzieć można: Jezus jest mój, a ja Jego, i nic mnie od Niego odłączyć nie zdoła. Miłość Chrystusa jest zadatkiem naszego szczęścia w niebie i nieodzowny znak naszego przeznaczenia. Gdybyśmy więc poznali Jego wielką ku nam miłość, łamalibyśmy wszystkie trudności i przeszkody, aby ogień miłości wzniecić w sercach naszych, myśl i serce nasze ciągle zwracalibyśmy do miłości Pana Jezusa. Nikt jednakże tej miłości nie może wzniecić w naszych sercach, tylko Ty sam, dobry Jezu, więc Cię o to prosimy przez Twą miłość ku nam. Zapal i rozgrzej zimne serca nasze. Modlitwa. Spraw, prosimy, Wszechmogący Boże, aby czcigodna uroczystość świętego męczennika Twego, Hipolita, rozbudziła w sercach naszych uczucia pobożności, a nadto zapewniła nam zbawienie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w niebie i na ziemi, po wszystkie wieki wieków. Amen. Subskrybuj Nauki Katolickie i otrzymuj powiadomienia. Zapisz się do Nauk Katolickich i otrzymuj żywoty świętych każdego dnia. Link do zapisu w opisie filmu. Podobał Ci się ten odcinek? Wpłać dobrowolną darowiznę i pomóż nam tworzyć kolejne. Bóg zapłać, niech Pan Bóg błogosławi.